Brzoza, jak mnie słychać tam z tyłu? Jest okej? Okay? Dobra, ekstra. Każdy na pewno z was, kto to jest w ogóle backendowcem? A kto jest frontendowcem albo częściowym frontendowcem? Ekstra, dobra, znaczy backendowcem też. To każdy na pewno zna taki dzień, kiedy przychodzi klient z taką miną i mówi: sorry, ale to nie działa tak jak trzeba, albo działa bardzo wolno. I co wtedy? I to, o czym chciałabym dzisiaj porozmawiać, to jest performance, ale to nie jest dobry performance, tylko właśnie to jest taki słaby performance. I co zrobić, żeby ten performance był lepszy, żeby ta wydajność tej aplikacji była odczuwalnie lepsza. Kilka słów o mnie. Od 11 lat tworzę oprogramowanie, od kilku piszę w JVM-ie, od 2 lat jestem między innymi z Andrzejem tutaj w projekcie Tipser, który tworzy rozwiązanie e-commerce w skali, w dotnecie i w JS-ie. Wcześniej działałam w Giggers Carrots i w Code Carrots, to są takie warsztaty programowania w Pythonie. To tyle o mnie, teraz porozmawiamy o was i o waszych super apkach. Więc tak, napisaliście super apkę, tam są, wiecie, super algorytmy, bardzo wydajne, tak, jest czysty kod, jest solidna aplikacja, jest single page application, bardzo dobre rozwiązanie, hipsterskie frameworki z tego roku, jest piękna, po prostu może być nominowana do statuetki brylantowego komputera, jeśli taka statuetka istnieje, ale szczerze, nobody cares. Exactly. Jeśli każdy screen ładuje się 4 sekundy, albo wydaje się, że jest powoli. Co to w ogóle znaczy, że jest powoli, że się wydaje? Bo performance jest taki bardzo subiektywny, tak? Nie wiem, ktoś, kto jest millennialsem i weźmie sobie Instagram albo Pinterest, ma zupełnie inne oczekiwania performance'owe niż na przykład moja mama, kiedy przegląda Facebooka, tak? To jest bardzo subiektywna rzecz. Poza tym, jeśli pracujecie w e-commerce i na przykład tak jak my pracujecie z klientami, którzy nie wybaczają, to nie są ludzie, którzy tak jak my porównują na Ceneo najpierw wszystkie oferty, sprawdzają, gdzie jest najtaniej i idą tam i kupują choćby nie wiem co, tylko to są ludzie, którzy są zainspirowani i oni są zainspirowani teraz. Oni nie będą zainspirowani za, wiecie, 30 sekund, kiedy załaduje się kolekcja, tak? Ale dobra wiadomość jest taka, że kochamy liczby i że prawie wszystko można zmierzyć i sprawdzić, jak usprawnić nasz performance i gdzie są jego problemy. No to gdzie zaczynamy? No, ogólnie mamy takie dwie drogi, albo coś nie działa na frontendzie, albo coś nie działa na backendzie. I teraz, czy to jest miś i tęcza, czy to są te workaroundy na backendzie, ten potworek, który gdzieś tam siedzi z tyłu, no jakoś musimy namierzyć problem. Taki tool, którego czasami używamy, od czasu do czasu wklepujemy tam swój adres i patrzymy, co można usprawnić, to jest PageSpeed, to jest googlowskie narzędzie, które mówi nam, jak nasza aplikacja działa na mobilkach, a jak działa na desktopie, znaczy, no mówię o takich, o web aplikacjach, tak? I podaje nam też sugestie, co możemy usprawnić tak z grubsza, tak? No, głównie podaje sugestie frontendowe, ale czasami jak API działa wolno, to też o tym mówi. Co ciekawe, PageSpeed, w aplikacji PageSpeed jest taki średni, nie? To jest, także tam mają jeszcze pole do popisu, żeby to usprawnić. No i super nowoczesny tool, którego używają wszyscy programiści, czyli przeglądarka i DevToolsy. I mój absolutny faworyt, który symuluje wolną sieć. Bo to odkryłam jakiś czas temu i kocham po prostu testować z wolnym 3G. I spróbujcie sobie kiedyś odpalić wolne 3G i załadować swoją aplikację. I zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy szybkim Wi-Fi, które macie normalnie w biurze i z którego korzystacie, a tym, jak ludzie na przykład scrollują waszą apkę, siedząc, wiecie, w Bieszczadach i pijąc tam Ursa Major. Jest jeszcze taka zakładka performance w DevToolsach, to już jest takie bardziej, wiecie, skomplikowane narzędzie. Ono tak trochę działa jak Selenium, to znaczy nagrywa się po prostu filmiki i on robi snapshoty z każdego momentu, kiedy coś się zmieniło na ekranie. No i jak widać tutaj
meetup wrocławskiego Yuga robi to całkiem nieźle, dlatego że najpierw wyświetla te rzeczy, które są najważniejsze, a dopiero potem zaciąga obrazki i inne takie, wiecie, ekstra rzeczy. No i monitoring, do którego możemy używać fajnych narzędzi i robić performance'owe testy. My akurat używamy Gatlinga, ale no jest też, jak widać, konkurencja całkiem szeroko używana. No ale jak nie mamy na to czasu albo nie mamy na to pieniędzy, to jest też coś takiego jak proste stres testy, czyli na przykład można sobie napisać skrypcik, który w pętli odpala nam naszą stronę i sprawdza, jakie czasy to wyciągają gety na przykład. No, można też na przykład klikać F5 i to też czasami wystarczy, żeby sprawdzić, czy performance jest bardzo, bardzo słaby. Nie? Dobra, no to jak już wiemy, że problem jest w misiu i tęczy, no to co można podkręcić na tym froncie? Po pierwsze, cache'ujemy. Cache'ujemy tak dużo, jak się da, wszystkie statyczne zasoby albo prawie statyczne na CDN-ach. My używamy akurat Cloudflare, ale tutaj znalazłam konkurencję, jakiś amazonowy tool, który się nazywa CloudFront i MaxCDN. Jest w ogóle super strona, która się nazywa Stackshare.io oczywiście, wiadomo, 2018. I ona porównuje różne technologie, mówi o tym, kto tego używa i z czym się to dobrze komunikuje. Polecam sprawdzić, czy nie jesteście już, wiecie, no, czy nie używacie czasem starych narzędzi, które już nie są hipsterskie w tym roku. W tym tygodniu. Po drugie, cache'ujemy obrazki i filmy. My akurat używamy Cloudinary, ale znowu jest konkurencja. Jak widać, wielcy tego świata też to robią, też cache'ują obrazki. To, co jest fajne w Cloudinary, to jest to serwowanie obrazków w danej rozdzielczości. Nie musimy się tym martwić. Nie róbcie tego sami, nie róbcie tego w domu, bo nie dość, że to jest bardzo drogie, to mało kto robi to dobrze własnymi narzędziami. Są takie narzędzia, które tylko serwują obrazki, natomiast te obrazki mieszkają gdzieś indziej, na przykład na S3, a są takie narzędzia, które wydaje mi się, że Cloudinary tak właśnie działa, że trzymają również te obrazki, więc wszystko zależy od tego, jak... Cloudinary też działa na S3. Też na S3, możliwe. No i CSS-y i JS-y. No tutaj frontendowców jest mniejszość, ale wszyscy wiemy, że CSS-y i JS-y powinny być zminifajowane, nieblokujące, skonkatenowane i skompresowane. I my akurat używamy Webpacka, tutaj Piotrka dzisiaj nie ma, jeden z jego punktów G tutaj jest na tej liście też. I to są całkiem fajne narzędzia, też używałam ich w przeszłości. Tylko jest jeden problem, że aplikacje rosną, one rosną i rosną i rosną. I okazuje się, że żeby załadować główną stronę, potrzebujemy 5 sekund, żeby to wszystko zaciągnąć. I dzisiaj dowiedziałam się o takim fajnym toolu, który się nazywa Bundle Analyzer i on pokazuje, gdzie jest load, czyli gdzie jest najwięcej danych ściąganych, co jest największym problemem. Pokazuje wam normalne dane, pokazuje wam zgzipowane, także polecam się przyjrzeć i zobaczyć, co najbardziej wam obciąża stronę. To jest jakaś apka lodowa, czy... Wiesz co, to jest paczka chyba NPM-owa, także to kodem po prostu się pisze zaklęcia i generuje to stronę po jakimś tam czasie, bo to wiadomo, że musi to wszystko przemielić. Ale nie używałam tego, więc nie powiem ci dokładnie, co to. Ale jak tu masz linka w prezentacji, można sobie to zaciągnąć. Dynamiczne importy, czyli takie, gdzie zaciągamy tylko to, co jest nam w danej chwili potrzebne, albo będzie nam potrzebne za chwilę, tak? Czyli na przykład w e-commerce, jeśli przeglądacie produkt, to prawdopodobnie za chwilę będzie wam potrzebny koszyk, tak? Jeśli jesteście w koszyku, to prawdopodobnie za chwilę będziecie chcieli płacić, zrobić checkout i te komponenty można do przodu zaciągać. Ale nie robimy tak, że zaciągamy całą stronę i po prostu lecą te megabajty danych, bo to znowu jest kilka sekund poślizgu, tylko po prostu zaciągamy to, co jest nam potrzebne. To jest takie jagni trochę na poziomie danych, nie? Kolejnym sposobem na optymalizację performance'u jest content placeholding, czyli takie udawanie, że już mamy coś,
Czyli zaciągamy jakieś minimalne CSS-y, wiecie, żeby po prostu narysować jakąś ramkę, a tak naprawdę tych danych jeszcze nie ma. I nie wiem, czy wchodziliście kiedyś na fejsika w Bieszczadach, ale tak to mniej więcej wygląda, że ładuje się po prostu szablon, natomiast wszystkie dane, cały feed jest zaciągany dopiero później. My też używamy takiego workarounda trochę przy naszych sklepach, dlatego że sklepy potrafią mieć na przykład 200 kolekcji. Jeśli chcielibyśmy to zaciągać wszystko naraz, no to po prostu zarzynamy przeglądarkę. I to, co robimy, to właśnie zaciągamy najpierw taki szkielet, gdzie jest jakby logo tego sklepu i lista pierwszych iluś tam kolekcji, ich nazw po prostu. Tworzymy taki szkielet i dopiero później dociągamy dane. Optimistic Updates, jeśli coś nie jest super istotne dla działania waszego systemu, to możecie założyć, że jeśli wyślecie do RESTa jakieś polecenie, to to się wydarzy. Czyli na przykład znowu Fejsik czy Messenger, jeśli wysyłacie wiadomość, ale jesteście na przykład na wolnym 3G albo w ogóle jesteście offline, to ta wiadomość niby się wysłała, ale tak naprawdę, gdybyście odświeżyli stronę, to jej nie, tam nie ma, tak? My na przykład używamy czegoś takiego do lajków, bo jeśli dodamy produkt do ulubionych, ale on się tam nie doda, to tak naprawdę się nic nie stanie, tak? A na performance to już wpływa bardzo korzystnie, dlatego że user od razu widzi takie, wiecie, migające serduszko i już jest fajnie, nie? A jak rozwiązujecie problem, że jednak to się powinno stać w przyszłości? Nie rozwiązujemy akurat w tym przypadku, bo to jest po prostu mało istotne. Okej, okay, czyli wychodzi z założenia, że jeżeli ktoś lubi 100 par butów, to 101 to tak nie zwróci uwagi. To znaczy mówisz o... Bo ja mówię o favoritesach, nie mówię o kupowaniu. O favoritesach, tak? Szukam no. Później... Ja to dodałem do ulubionych. Tak. Tak, no i, nie ma. No, aha. Nie budujemy biznesu akurat na tej rzeczy. Tak jak mówię, no to są rzeczy, które nie są najważniejsze, tak? Jeśli pracowałabym w banku i to dotyczyłoby przelewów na konto, no to bym była ostrożna z tym, nie? To już, to nie są lajki, także, zresztą jak zalajkujesz coś na Facebooku, to też to nie zawsze tam jest w historii, także to też wszystko zależy od internetu. Dobra, no to teraz przechodzimy do silnika, do tego, co tutaj większość interesuje najbardziej, mięso, backend. No to przede wszystkim resty, tak? I paging w restach. Najbardziej popularny pewnie jest Keep Take. Z ciekawości zmierzyłam, jak są pobierane nasze produkty. I takie zapytanie, gdzie pobieramy 20 produktów, czyli tak średnio, tak jak to wygląda w searchu, to jest około 200 milisekund. Natomiast jeśli pobrałam 1000 produktów, a mamy no, miliony tak, produktów, to już to trwało 6 sekund. To już jest, wiecie, to jest długo, nie? Na e-commerce to w ogóle jest, człowiek zamyka przeglądarkę i idzie do domu. Ale co, jeśli użyjemy 3G, jeśli do tego zapytania użyjemy 3G? Otóż z 200 milisekund robi się 700 milisekund. Nie testowałam 1000, bo testowałam na produkcji, nie? W weekend, więc nie chciałam tego robić, ale na pewno byłoby tego bardzo dużo. Wysyłanie tylko tych wiadomości, tych informacji, które są nam absolutnie niezbędne w tym momencie. To jest nasz widok produktu, który jest produktem w kolekcji albo produktem w sklepie. I jak widzicie, jest po prostu bardzo mała ilość informacji, jest jakiś jeden obrazek, jest nazwa, marka, cena, no i w zasadzie to jest wszystko. I dla 20 produktów, które pobieramy zazwyczaj, taki payload zajmuje 10 kilobajtów. 800 zł. Jest tak. za coś, co wygląda jak pies Pluto. Witajcie w moim świecie. Natomiast to jest widok produktu, taki szczegółowy, gdzie mamy cenę, warianty, opis, różne inne informacje. I jeden taki produkt zajmuje 3 kilobajty. Więc no, łatwo policzyć, że jeśli pobieralibyśmy to, co jest po prawej w przypadku widoku kolekcji, to zajmowałoby to 60 kilobajtów, tak? Czyli 6 razy więcej niż zajmuje w tej chwili. Więc to jest duża oszczędność, zwłaszcza, że no tu pobieramy 20 produktów, to jest nic. Czy w tym przypadku, jak rozumiem, obrazki są wyrzucone na serwer? Ordinary, tak. Tak. Czyli tylko sam content. Tak. To, co my wysyłamy jako backend, to są linki do obrazków. Czyli my generujemy po prostu gotowe linki. Czy tak. Albo linki w kilku też. Tak. Także nie ślemy obrazków. Nie, nie robimy tego. Taką kolejną optymalizacją jest wyciągnięcie drogich danych, cokolwiek to znaczy, do dodatkowych endpointów.
W naszym przypadku na przykład informacja o dostępności produktu jest takim taką dodatkową drogą informacją, dlatego że nie pobieramy jej od siebie z bazy, tylko czasami zaciągamy ją od naszych merchantów, czyli ludzi, którzy no, po prostu serwują nam produkty. I wiecie, no, zaciągnięcie tego z cudzej strony to znowu są jakieś cenne sekundy, tak? Więc odkładamy to na później i zaciągamy same produkty z jakimiś podstawowymi informacjami, które są u nas w bazie i dopiero później dociągamy ich dostępność, bo ta dostępność tak naprawdę w momencie, kiedy ktoś sobie scrolluje przez searcha, nie jest istotna, ale w momencie, kiedy dodaje już do koszyka i chce zrobić checkout, no to jest trochę ważna, nie? Bo fajnie jest kupić coś, co jest w sklepie, a nie coś, czego nie ma. Gzipowanie payloadów, to ma swój koszt, to znaczy trzeba to później, wiecie, odpakować na froncie, ale ogólnie myślę, że dość często stosowane. To się robi raz i się zapomina. Proszę? To jest tanie. Jest tanie, tak. Czemu? Czy tutaj po prostu wykorzystujesz procesora usera do tego, żeby to odsypować, a tutaj jakby potem jakim jest łącze, więc w tym momencie tak. Mniej przesyłasz. Pytanie, ile przesyłasz, nie? Bo jeśli te payloady są małe, no to może się to nie opłacać, nie? Jeśli zawsze przesyłasz małe payloady. Znaczy pomyślę, że w jednym bardzo dużym serwisie medycznym zrobiliśmy taki cheat, że jakby mieliśmy wszystko domyślnie zgzipowane, tam nawet trzymane strony zgzipowane w cache'ach czasami. Mhm. Po to, że no tam dosyć duże było przyrosty wydajności dzięki temu. Mhm. Jakby, jeżeli ktoś jeszcze, to był czas, kiedy przeglądarki nie zawsze obsługiwały unzipowanie, to w tym momencie napisaliśmy plugin do Apache'a, który sprawdził, że jeżeli nie jest zipowane, to Apache po naszej stronie to od kiedy nie zipował. Do tego stopnia, okay. Że po prostu przez Apache przechodziły mhm. Selekcje zipy. Bardzo dużo to daje. Mhm. No, tak jak mówię, większość projektów jednak korzysta, no to jest tak jak trochę jak z pretty printowaniem, tak? To jest powiedzmy tam niewielki koszt dla nas, a duża różnica, jeśli chodzi o user experience. No i caching po stronie RESTa, bo wcześniej mówiliśmy o caszowaniu zasobów, a teraz o caszowaniu tego, co serwuje nam API. No i tu są dwie drogi, tak? Albo mówimy, daj mi coś, jeśli jest świeże, albo mówimy, to jest mój token, który mam, jeśli się nic nie zmieniło, to daj mi i wtedy REST zwraca 304 i mówi, no nic się nie zmieniło i wtedy nie wysyła żadnego payloadu i to też jest trochę przyspieszające i to rozważamy w tej chwili w naszym projekcie, bo by się przydało. Baza danych, czyli no indeksy na przykład dla takich zapytań, które są często, albo które są drogie, albo które nas kosztują. I ostatnio odkryłam taki tool, który się nazywa Performance Advisor, to jest akurat dla Mongo. I jest cudowny, dlatego że wszystkie bottlenecki, które mamy w bazie danych, wyświetla, a na tym przycisku More Info można nawet zobaczyć po prostu query, które się wkleja po prostu do Mongo. To jest taki explain dla Mongo. Tak. Ojeju. No piękna sprawa, po prostu nie, nawet się nie musisz za bardzo zastanawiać, chociaż rzeczywiście polecam się zastanowić, nie? No i duplikowanie danych, co też może nam przyspieszyć, ale znowu nie jest za darmo, tak? Czyli kiedy głównie bierzemy informacje, a nie nadpisujemy je, no to się przydaje. Kiedy mamy takie zasoby, które są używane w wielu miejscach, na przykład w e-commerce takim zasobem jest produkt, tak? Wszyscy korzystają z produktu, w zasadzie nie ma takiej strony, na której nie bierzemy jakiegoś produktu. No i no, trochę tak intuicyjnie myślimy o tym, żeby ten produkt skopiować w kilka miejsc, tak? Bo jeśli on nie będzie aktualny, to no, nic się nie stanie, tak jak na przykład będzie stary obrazek, gorzej jak będzie stara cena, nie? Ale jak będzie stary obrazek albo jak coś w opisie tego produktu nie będzie się zgadzało, no to jesteśmy w stanie z tym żyć, no nie? No i w takich przypadkach, gdzie ten performance jest najważniejszy i ważniejszy nawet niż spójność tych danych, no bo wiadomo, że jak mamy rozproszone dane na przykład między mikroserwisami, no to zanim te dane wszystkie będą takie same, no to trochę mija czasu, więc to też ostrożnie z tym, nie? To tak każdy wedle swoich potrzeb w projekcie. Dobra, to podsumowując to, co możecie zrobić, to przede wszystkim mierzyć i patrzeć na to, co się dzieje, tak? Mierzyć frontend, mierzyć backend, patrzeć, jak wasze resty działają, jak działa wasza baza danych. Jak już znajdziecie te punkty, które są spowalniaczami waszej aplikacji, to naprawiacie trochę, nie? Nie zatrzymujecie developmentu na 2 miesiące, żeby naprawić performance aplikacji, tylko po prostu naprawiacie jedną rzecz, nie wiem, jeden endpoint albo jeden komponent na froncie.
No i powtarzacie to co jakiś czas, bo no wiadomo, że to się starzeje, jak, zwłaszcza jak macie jakiś monitoring, jakieś testy wydajnościowe, które odpalacie, zwłaszcza po pójściu na produkcję, no to warto jest powtarzać właśnie te procesy, które monitorują wam wasz performance. Dziękuję bardzo. Pytania? Ola, ile ty tego czasu masz na tym na DevOpsie? Nie wiem, 40 minut? 50. Co, nie zmieszczę się? Połowa. Dołożę jeszcze slajd. Dobra, to co? No dobra. Pytałam już, ale nie wiem. Nie, pytanie takie troszeczkę obok, bo pomiar wydajności po stronie użytkownika, szczególnie jeśli chodzi o performance aplikacji webowych, jest... Dużo zależy od tego, na czym to robisz, tak? Jednak najwięcej czasu zżera nam, no, poza czasem ściągania danych, interpretacja CSS-ów, interpretacja JavaScripta. Jak to, czy macie jakieś narzędzie, które wam to jakoś normalizuje? Bo ja mogę zaprząc mój domowy komputer z GTX-em w miarę nowym, jak nie najnowszym, z potężną siódemką, a ktoś, kto w tych Bieszczadach siedzi, bardziej go zaboli to, że strona się renderuje długo, a nie to, że ona waży raptem 20 kilo, bo te 20 kilo nagle się ściąga szybko, a tutaj... To jest ten moment, zanim przyjdą dane, a renderuje się strona, nie? Tak. To są te oszustwa wizualne wtedy, o których mówiłam. To jest ten placeholding, że pokazujesz kawałek i czekasz, aż się wyrenderuje reszta, bo to nie chodzi tylko o wolne resty w tym momencie, bo czasami jest tak, że nie wiem, no my mamy taki, odkryliśmy dzisiaj taki jeden endpoint, gdzie przechodzi na przykład 200 kolekcji, nie? I tam powinien być paging zrobiony, jeszcze go nie ma, ale my wyświetlamy dla użytkownika tylko 20 właśnie, czyli ten lazy loading jest robiony na froncie, a nie przez resta, dlatego, żeby wyświetlić tylko to, co jest niezbędne i żeby wyświetlić to szybko. Ale ty, wiesz co, nie o tym mówię, bo ten lazy loading też ma swój koszt. No tak. Musisz to wyrenderować, chociażby głębokość drzewa HTML-owego. Tak? Tak. W aplikacjach, które korzystają z tych wszystkich fajnych młodych frameworków, no potrafi głęboko wejść w XML-a i to jest kosztowne. To jakoś mierzycie, czy generalnie zakładacie, że mamy na tyle mocne komputery po naszej stronie, że nie jest to istotne? Wiesz co, my mamy akurat takich użytkowników, którzy głównie mają niezłe nety, więc jakby ten performance, staramy się, żeby on działał u nas bardzo szybko, co będzie znaczyło, że prawdopodobnie działa w miarę szybko u naszych użytkowników, ale te dynamiczne importy to dużo usprawnia, dlatego że no, ta aplikacja jest ogromna, tak, ona ściąga megabajty danych, okazuje się, że jak wprowadzisz dynamiczne importy, to nagle ściąga kilka kilo, no nie, akurat na tą stronę, na której jesteś. Już? Dzięki. Nie będę cię męczył backend, bo to jest... Porozmawiamy później, przy piwie.